Święto Latawca to coroczna impreza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którą organizujemy od ponad 10 lat. Dzisiaj, jak widać, pogoda dopisała, tak jak zawsze. Konkurs polega na tym, że dzieci będą zbiegać z górki, a jury będzie oceniało latawce w trzech kategoriach. Najdłużej latający latawiec, najwyżej latający i latawiec nielot. Myślę, że to jest świetny sposób na spędzenie wolnego czasu dla dzieci razem z rodzicami. Mamy tutaj na naszym stoisku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci latawce gotowe, jak również latawce do własnoręcznego ozdobienia. Mamy różne materiały plastyczne, tak jak zawsze. Oczywiście najbardziej zachęcamy do tego, żeby dzieci przyszły z własnoręcznie zrobionymi wcześniej latawcami i tutaj próbowały swoich sił, zbiegając z górki i ćwicząc przed konkursem. Dzień dobry, jestem Stefan, przyszedłam na pożegnanie lata. Biorę udział w konkursie. Pozdrawiamy klasę 7C ze szkoły SP11 w Ursusie. Tradycyjnie na zakończenie lata odbywa się w Ursusie festyn. Zanim będą koncerty, jak Państwo widzą, wszyscy wspaniale się bawią, a odbył się przed chwilą nasz 14 już Dzień Latawca, czyli wspaniała zabawa dla dzieci i młodzieży, polegająca na tym, że wyłaniamy latawce w trzech kategoriach. W tym roku, dzięki temu, że lekko wieje, zabawa była naprawdę fantastyczna. Jesteśmy po tym konkursie. Dzieciaki przeszczęśliwe, rodzice zaangażowani, więc zabawa w re. I ja powiem tylko tyle, że wszystkie dzieci wygrały. Wszystkie. Bez wyjątku. I to jest najważniejsze. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim. Wszystkie dzieciaczki wygrałyście. Pomimo tego, że tu będziemy wręczać nagrody, ale tak jak pani przewodnicząca powiedziała, dla wszystkich jest coś słodkiego i dobrego. Dziękujemy za wspaniałą zabawę. Laureaci w komplecie, jury w komplecie, uśmiechy. Żegnamy lato w Ursusie, ale w pięknym stylu. Tak. Proszę Państwa, pięknie dziękujemy za udział rodzicom, opiekunom, rodzinom za zaangażowanie, bo przecież bez Was pewnie ten konkurs by tak fajnie nie wyglądał. No i organizatorom z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wszystkim Państwu pięknie dziękujemy, bo to Wasza praca, Wasz wkład. Chcę powiedzieć, że w tym roku to już jest 14 Dzień Latawca w Ursusie. Pożegnanie lata w Ursusie. Kasztany już się kończą. Powoli jest jesień, ale atmosfera tutaj jest gorąca. Rodziny, starsi ludzie. No, jak zwykle samolot przelatuje. To też jest kawałek naszego Ursusa. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjechać. Naprawdę wspaniali ludzie, z którymi dosyć długo dyskutowaliśmy. Uwagi bardzo dobre, uwagi czasami krytyczne, ale na tym polega rozmowa. Naprawdę, naprawdę zapraszam Państwa co roku, bo te imprezy organizowane tutaj przez pana burmistrza i przez Radę Ursusa naprawdę ściągają bardzo wielu ludzi, są świetnie zorganizowane, mają wspaniałe występy, czasami dla dzieci, czasami dla dorosłych, ale zawsze tutaj jest atmosfera, która pozwala spędzić czas w naprawdę bardzo fajnej atmosferze. Żegnamy lato w Ursusie. Dziękuję. Jak Państwo słyszycie i widzicie, dzisiaj jest przyjemnie, jest wesoło. Jest to festyn poświęcony zakończeniu lata. Tydzień temu mieliśmy też piękne święto, a mianowicie święto Oświaty Ursuskiej. Zapewne też Państwo korzystaliście z tego święta. Szanowni Państwo, no, to się już kończy ten czas takich imprez dużych, ale my nie będziemy zapominać o następnym roku. Już mamy w planie kolejne święta, kolejne festyny, a póki co chciałbym Państwa bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zaprosić 15 października do urn wyborczych. To jest święto demokracji i w zasadzie ja nie będę mówił tu o obowiązku, bo niektórzy mówią o obowiązku. To jest przyjemność głosowania, więc serdecznie zapraszam wszystkich, bo ja będę głosował. Wszystkiego dobrego dla Państwa.